Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To słowo, które Kościół nam daje dzisiaj do rozważenia w Dzień Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, może powiedzieć, że jest bardzo takie kluczowe dla nas, który mówi: uczymy się żyć życiem zmartwychwstałego Jezusa. Że to jest czas paschalny, żeby nauczyć się na nowo żyć. Zresztą tekst, który dzisiaj czytamy, zwłaszcza z listu do Koryntian, Paweł mówi tak, to jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, mówi tak: przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Czy trzeba było im przypominać coś? Czy tobie zdarza się coś zapomnieć? Nie tylko o młodym. Skleroza nie dotyczy tylko młodych ludzi. Tak naprawdę każdy z nas ma nieraz takie doświadczenie, mówimy: o, zapomniałem, zapomniałeś. Więc dlatego też potrzebujemy ciągle na nowo przyjąć Ewangelię. Mimo że może powiedzieć: my już mamy swoje lata, chodzimy do kościoła, wszystko mamy poukładane, jeszcze ktoś mówi: o, ja to jestem w Galilei albo w jakiejś wspólnocie, to już wszystko w ogóle wiem. Ale tu nie chodzi o wiedzę. Tu chodzi o doświadczenie. Paweł zaczyna od objawienia. I mówi: głosi Jezusa, którego ukrzyżowano, który zmartwychwstał i który pokazywał się. O tyle możemy rozumieć to słowo, które jest z Ewangelii, że Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. On mówi: kto mnie widzi, widzi Ojca. Kto mnie pozna, poznaje Ojca. Czy on go nie poznał? No jak tam w narzeczeństwie znaliście się? Ta moja siostra i szwagier, a tutaj inne małżeństwo. A teraz bardziej się znacie? Gdy latek już trochę ubyło, jednym 25, wam ile? Też macie 25? Popatrz, jaka łaska. No miło. Możemy powiedzieć: znamy się, nie jak stara piosenka mówi, znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Poznawanie jest procesem. Nie chodzi tylko o znajomość twarzy, wyglądu, rysu, charakteru. Poznać osobę, to wejść w relację. Poznać Jezusa, to w tekstach biblijnych poznanie Boga, to nie chodzi tylko o intelekt,
o, nie wiem, zdanie egzaminów z katechizmu Kościoła katolickiego, to nie chodzi tylko o to. Po pierwsze, poznać Boga to znaczy wejść w relację. To jest to, co Paweł mówi, objawił mi się Jezus. Kiedy mu się objawił, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich pod Damaszkiem. Ukazał mu się Jezus zmartwychwstały. Przedtem Szaweł szedł tam, żeby zabijać, więzić. Ale moment objawienia, spotkania zmienia wszystko. Zmienił jego, ale także na pewno zmienił Filipa, Jakuba, którego dzisiaj wspominamy, zmienił Piotra i innych apostołów, bo jak wcześniej nie rozumieli jego śmierci, przerażeni byli, że zmartwychwstał. Kobiety mówią, że widziały, a oni nic. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich. To dopiero moment zesłania Ducha Świętego sprawił, że oni wreszcie Go poznali. Zresztą Jezus mówi tak, i będę się objawiał. Poznanie każdego z nas Jezusa, relacja, tak naprawdę jest zaproszeniem do poznawania Go coraz głębszego. Nie można więc w drodze wiary być, mi wystarczy. Chodzę do kościółka, wiem, wystarczy. Tak wiele osób myśli, nieraz mówi, ale to oznacza, że znasz tylko z widzenia. A może czasami okazać się, że już nawet z widzenia nie znasz. Więc jeżeli w relacji czy małżeńskiej, czy przyjaznej, braterskiej, trzeba wchodzić dalej, bo inaczej masz wiedzę z jakiegoś czasu. Nie wiem, z ilu lat wcześniej, z jakiego wydarzenia wcześniej. A przecież wszyscy się zmieniamy. Nie tylko włoski nam lecą tak, czy zmarszczki. Faceci może tak specjalnie na to nie patrzą, kobiety bardziej. Ale tak naprawdę my się zmieniamy. Każdy się zmienia. Więc tak naprawdę potrzebujemy ciągle poznawać siebie nawzajem. I tak samo poznawać Boga. Nie, że Bóg się zmienia. Ty się zmieniasz. Ty potrzebujesz Go inaczej. Inaczej poznaje Boga dziecko. Inaczej uczy. Inaczej młodzież. Przeżywa kryzys, jaki wszystko neguje. Dlaczego? Żeby mogło wejść w osobiste poznanie Boga. I to jest kluczowe. Jeśli ty albo ja ciągle odnawiam osobiste spotkanie z Bogiem, to wówczas staję się apostołem. To znaczy, że mogę przekazać innym doświadczenie Boga. A nawet kiedy mówisz o Bogu, to inni czują, może cię rozumieją, tak, że nie mówisz tego z głowy, bo się nauczyłeś, ale mówisz to z wnętrza. I to jest istotna różnica. Tak samo rodzice, tak? Przekazują dzieciom jaką wiarę, taką jaką mają. Takiego Boga, jakiego mają. Jeśli masz z nim głębszą relację, to przekażesz dziecku głębszą relację. I ma większą szansę poznać Boga bardziej osobiście. Więc tego dnia dzisiejszego Filipa i Jakuba Bóg zaprasza każdego z nas, abyśmy poznali Jezusa. Bo Boga nikt nigdy nie widział. Zobaczymy Go twarzą w twarz w niebie. Aleluja. I to będzie niesamowity czas. Ale teraz my znamy Jezusa. Wiemy, jak wyglądał, wiemy, gdzie się narodził, wiemy, jak umarł. Znamy Jego głos, co mówił, bo jest w Ewangeliach. I na miarę tego, jak poznajesz Jezusa, poznajesz Ojca. Bo w Ewangelii Jana czytamy takie słowa. Jezus powiedział, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Poznajemy Boga, Jego miłość przez miłość Jezusa. Przez
przez to, jak Jezus odnosił się do ludzi, jak przychodził do grzeszników, jak błogosławił dzieci, jak był w Kanie Galilejskiej, tak, na ślubie i zrobił cud. Po co? By szczęście trwało. Więc ten sam Jezus, już zmartwychwstały i żyjący, jest z Tobą, jest z Wami, w małżeństwie, w rodzinie jest. Czasami Go nie widzimy, ale On jest. On żyje. I dlatego też Twoje życie wygląda inaczej. Może życie każdego z nas może się nieustannie odnawiać. I na miarę tego, jak mąż czy żona, albo przyjaciele, albo znajomi, albo bracia w zgromadzeniu, na miarę tego każdy z nas ma więź w Chrystusie i przelewa tę więź na relacje między nami, na tyle może być, poznajemy Boga, ale co więcej, poznajemy Go w sercu, w osobie drugiej osoby. Bo tak jak kto widzi Jezusa, widzi Ojca, tak samo święty Jan w swoim pierwszym liście napisał: jak możesz mówić, że miłujesz Boga, że Go poznałeś, jeżeli nie miłujesz tego, którego widzisz? Więc tak naprawdę więź z Bogiem owocuje, wyraża się, wzrasta też przez więź małżeństwa. Jak dobrze jest mi nieraz widzieć małżeństwa, w których jest jedność, pokój, uśmiech, zgoda, prawdziwy dar błogosławieństwa, którym Bóg jest obecny. I to jest niesamowity dar. Tak jak we wspólnocie, którą tworzymy. W ten sposób, i to jest żywa Ewangelia, która nas prowadzi, która pozwala nam wyjść do siebie nawzajem i może być tak: nie znudzimy się sobą. Nie znudzicie się sobą. Dlaczego? Bo Jezus jest w sercu. I dlatego nie kurde się nie zrobić. Amen. 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 Jeżeli nie masz takiej więzi w sobie, proś, aby Pan odnowił ją. Albo żeby Ci dał taki osobisty moment. Nie wiem kiedy. Nie wiem w jakim momencie. Ale ja wiem jedno. On to daje. I życie zmienia się. Tak zmieniło się moje życie i się zmienia. I ja jestem przekonany, że Bóg tak samo zmienia życie i chce zmienić życie. Każdej jednej osoby i małżeństwa też. I wspólnoty też. I więzi braterskie i przyjaźni też. Amen. Amen.